Proszę Państwa, wszystko co dobre szybko się kończy. To był bardzo pracowity czas. Całe dwa dni. Wczoraj, tak jak Państwo robiliśmy w Zajadce, byliśmy na jarmarku kulturowym nad Jeziorem Niechańskim. Tam koła gospodyń i organizacje wystawiały się z namiotami, tam były koncerty. Dzisiaj od rana już nabożeństwa, przygotowanie, korowód, taki w strojach już każdego koła, każdej organizacji. Z darami. Przeszliśmy do Mazurki, tutaj uroczysta msza święta. No i oczywiście, no cóż, no pora się żegnać do następnego roku. Tak, myślę, że musimy przyjechać, bo to jest naprawdę świetne, wspaniałe, cudne wydarzenie. Robione na zasadzie wolontariatu, a atmosfera jest nie do powtórzenia i nie do opowiedzenia, chociaż może nasze filmy cokolwiek oddadzą. Być może, mamy nadzieję, bo starałyśmy się, tak jak już wcześniej mówiliśmy, sobota była bardzo pracowita. Dzisiaj również. Do tego piękna pogoda, która dla nas była trochę utrapieniem, ponieważ jesteśmy już zmęczone, spocone, ale cieszymy się, że wszystko się udało, że nasze przedstawicielki organizacji są zadowolone, pięknie się prezentowały. Powiat Przysuski było widać i w korowodzie, i w bazylice, wszędzie. Zresztą został powitany wczoraj na tych uroczystościach na placu, a dzisiaj w kościele. Tak. Jestem przekonana, że to były dwa pracowite i znów pokażemy Państwu kawałek Polski, znany, ale z innej strony. Warto zobaczyć. Warto tu być, może jeszcze wspomnimy, w czym uczestniczyliśmy wczoraj wieczorem, ponieważ o 20:00 był przepiękny koncert pieśni maryjnych. Szczerze, obydwie w nim uczestniczyłyśmy ze łzami w oczach, ponieważ te pieśni miały tak cudowny przekaz, cudowną muzykę, zresztą przepiękny głos, że nie dało być się obojętnym. Człowiek się wsłuchiwał, rozważał te wszystkie słowa, które były w pieśniach i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś to wróci. Mam takie jedno wrażenie. Ten Lichań kojarzy nam się z Matką Bożą, a to jest miejsce, gdzie powstaje wiele inicjatyw i naprawdę warto tu być. Tak, nie tylko bazylika, są miejsca skupienia. Można sobie we wszystkie zakątki tutaj Lichania wejść, dotknąć w takim spokoju, usiąść, porozmawiać z Panem Bogiem. Takie coś jest potrzebne też. Nie tylko pędźmy, tak, pędźmy cały czas, ale potrzebna jest taka chwila spokoju i wyciszenia, tak jak dla ludzi. Tak, ja dzisiaj miałam okazję jeszcze rozmawiać z księdzem Kustoszem. Tak. Przemiły człowiek, tak, powiedział, że zgadza się, żebyśmy filmowały całe wydarzenie. Bardzo nas tu miło powitano, także już jest, zbliża się koniec naszego pobytu, jeszcze tylko podróż. No ale co, grupa jest wspaniała, dwa autokary. Ukłon głęboki przed naszą lokalną działaczką Mirunią, tak. Samson. Niesamowita kobieta, pełna uprzejmości i pracowita. Tak, do wszystkich. No i ta pani, która jest na ostatnim zdjęciu pożegnalnym, pani Wanda Waleriańczyk, organizatorka całego, już 13 z kolei, ogólnopolskiego zjazdu kół gospodyń, organizacji właśnie z terenów wiejskich głównie. Tak. Tak. To jest zwykła pani, zwykła osoba, która prowadzi bardzo gospodarstwo. Bardzo skromna, co podkreślał bardzo skromna, ksiądz. Zresztą ksiądz to podkreślał, tak jak mówisz. Bardzo skromna, bardzo taka wyciszona i cierpliwa, bo okiełznać kilkanaście tych organizacji, no to naprawdę... Przeróżnych kątów Polski, to trzeba dużo wysiłku zorganizować to wszystko, ale są ludzie, którzy jeszcze chcą i którym jeszcze się chce. Jeszcze się chce. Tak jak nam. Tak jak nam. Także żegnamy Państwa z tego cudownego miejsca. Do zobaczenia. A gdzie? Gdzie nas oczy poniosą. Gdzie nas oczy poniosą, właśnie. Okiem kobiety.